reset obywatelski A my przechodzimy do innych obiektów nagonki, nagonki stosowanej przez naszą władzę, albowiem nasza władza, nasza jak nasza pisowska władza rozpoczęła nagonkę przeciwko Ukrainie. Ukrainie, której rzekomo pomagała, albo nawet w jakiejś mierze pomagała realnie wysyłając broń, ale jak wiemy, działo się to pod naciskiem Amerykanów, sojuszników, a przede wszystkim pod naciskiem wyborców PiS, którzy nie do końca rozumieją i podzielają cele kierownictwa partii, nie rozumieją, że kierownictwo partii chce jak najszybciej zerwać z Zachodem i przejść na Wschód. Więc po napaści Putina na Ukrainę, po najeździe Putina na Ukrainę, wyborcy PiS wymusili, wymusili swoim poparciem dla Ukraińców, Włączając się w akcję pomocy dla uchodźców, wymusili na PiS to, żeby PiS przez jakiś czas udawał, że pomaga Ukrainie, albo nawet w jakiejś mierze niechętnie pomagał. No ale to się kończy, ponieważ PiS nie ma zamiaru pomagać Ukraińcom ani tym bardziej Amerykanom, którzy pomagają Ukrainie i wzmacniają swoją pozycję w Europie, swoją pozycję jako obrońcy świata zachodniego przed Rosją, pomagając Ukrainie. PiS nie chce ani Ukraińcom, ani Amerykanom pomagać w tej ich wzajemnej pomocy. PiS nie chce. PiS nie chce pomagać Ukrainie, PiS chce wreszcie zdjąć maskę. Maskę, jak widzieliśmy tutaj na tym filmie, który jest bardzo na czasie, tam pisowcy w tym filmiku zdejmowali maski i PiS też chce to zrobić, zaczyna to robić w rzeczywistości. I nie wiem szczerze mówiąc, czy tutaj, czy się cieszyć, czy płakać. Cieszyć się z jednej strony, no trochę się cieszę, że zaczyna być jasne, że PiS jest wrogiem Ukrainy, zatem sojusznikiem Putina. Z drugiej strony, no to jest straszne, bo to jest kolejny etap putinizacji Polski. Mamy większą jasność, widzimy, że PiS jest po prostu wrogiem polskiej racji stanu. I stoi, po stronie, I stoi po stronie Kremla, i to byłoby dobre, gdybyśmy z tego wyciągali wnioski. Pytanie, czy wyciągamy, bo jeśli nie wyciągniemy, jeśli nie wyciągniemy wniosków, jeśli nie zbuntujemy się całkowicie przeciwko tej antypolskiej i prokremlowskiej władzy, no to PiS bez większych problemów i coraz bardziej jawnie przeciągnie nas do, do Imperium Kremla. Znowu nas wciągnie w strefę wpływów Kremla, teraz już w sposób jawny. Ta pisowska nagonka na Ukrainę zaczęła się od wystąpienia byłego wiceministra spraw zagranicznych przydacza. To teraz doradca Dudy do spraw polityki międzynarodowej. Poproszę o pierwszy skan. O tak, poproszę o powiększenie. To, co tutaj widzimy, to jest wystąpienie Marcina Przydacza w rozmowie z Marcinem Wikło, reżimowym propagandistą ze stajni braci Karnowskich. Tych samych, którzy opublikowali słynny wywiad z ambasadorem Kremla w zeszłym roku. I tutaj e, pan Przydacz mówi, że to, co jest najważniejsze, to obrona interesów polskiego rolnika przed ziarnem z Ukrainy, rzecz jasna. Ukraina otrzymała bardzo dużo wsparcia od Polski. Warto by było, żeby zaczęła doceniać, jaką rolę przez ostatnie miesiące, lata dla Ukrainy pełniła Polska. Ten skrzywiony pan którego widzicie w środku obrazka, to jest właśnie Marcin Przydacz. A na tę, na tę wypowiedź, co najmniej niezwykle nietaktowną i niedyplomatyczną, odpowiedział zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, Andrii Sybicha. Pan Sybicha powiedział tak, nie ma nic gorszego, niż kiedy twój wybawca wymaga od ciebie zapłaty za ratunek, nawet kiedy ociekasz krwią. Po tej wypowiedzi przydacza, i po tej wypowiedzi sprowokowanego przez przydacza wiceszefa biura prezydenta Ukrainy, Andrija Sybichy, rozpętał się konflikt konflikt wywołany i sprowokowany przez PiS, były też posunięcia dyplomatyczne, świadczące o tym, że Polska i Ukraina coraz bardziej się od siebie oddalają. Do nagonki przyłączyli się liczni politycy PiS, włącznie nawet z bratą Szydło, i stało się jasne, że między nami a Ukraińcami jest już, jeśli nie przepaść, to bardzo duży rów. Rów, który wykopało PiS. I wtedy nagle, zupełnie nieoczekiwanie, związany z PiS, by, były minister spraw zagranicznych z ramienia tej partii, Jacek Czaputowicz e, wyszedł i powiedział prawdę. Co w przypadku pisowca jest zdumiewające, powiedział bardzo szokującą prawdę. No dla mnie i dla Was pewnie nie tak bardzo szokującą, bo raczej większość z nas tutaj oglądających ten program wie, że PiS to wróg Ukrainy. Niemniej zapewne dla wszystkich tych naiwnych e, lub działających w złej wierze publicystów, którzy mówią, że nie lubią PiS, ale strasznie im się podoba, jak to ten PiS bardzo wspiera Ukrainę. Dla tych wszystkich ludzi, dla ludzi wierzących też w takie, przepraszam, brednie, no wystąpienie e, byłego ministra Czaputowicza powinno być szokiem, szokiem otrzeźwiającym. Poproszę o kolejny skan, to są właśnie, to jest właśnie cytat z wypowiedzi Czaputowicza, e, który powiedział Są państwa silne jak lwy, są państwa przebiegłe jak lisy i są państwa jak hieny i szakale. I my prowadzimy taką politykę hien i szakali. Przywo przychodzi na myśl szmalcownictwo polityczne, w jakie się wpiszemy może niedługo. On to powiedział w kontekście Ukrainy. Szmalcownicy to byli ci, co e, szantażowali ofiary hitlerowców, przeważnie Żydów, wyciągając od nich pieniądze. A często też później donosząc na nich i yy, wydając ich na śmierć. No, jeżeli mówimy tutaj o stosunkach polsko-ukraińskich w obecnej chwili, to szmalcownictwo polityczne oznaczałoby, że wydajemy Ukrainę na pastwę Putina i w zamian za to dostajemy dla siebie jakiś ochłap. Nie wiem czego, czy jakichś biznesów. Czy jakiś pieniędzy, czy nawet jakiś okrawek terytorium Ukrainy. No bardzo groźnie brzmią słowa, które powiedział minister Czaputowicz. Co jeszcze powiedział minister Czaputowicz? Poproszę o kolejny skan. Powiedział, że. Opowieści o tym, jakoby e, najemnicy z grupy Wagnera rosyjscy przebywający w Białorusi zagrażali Polsce, czyli to, co opowiada nam teraz nieustannie prezes Jarosław Kaczyński. Czaputowicz powiedział, że te opowieści Kaczyńskiego i innych o tym, jakoby najemnicy z grupy Wagnera e, zagrażali Polsce, to są opowieści nieuzasadnione, to są opowieści rozsiewane przez Rosję i Białoruś które chcą wyolbrzymiać potęgę Kremla. I powiedział, że prezes Kaczyński i inni, którzy opowiadają te historie o rzekomym zagrożeniu ze strony grupy Wagnera, wpisują się w narrację Rosji. Dodał też, że nasze bezpieczeństwo zależy od tego, jak Ukraina walczy. I powiedział, że te opowieści o grupie Wagnera. Są po to, żeby odwrócić uwagę świata od prawdziwych problemów, od problemów w Ukrainie. To jest, powiedział dokładnie tak, to jest prowadzone po to, żeby świat się odwrócił od Ukrainy i zainteresował się innymi kwestiami. My wpisujemy się w te działania hybrydowe prowadzone przez Rosję i Białoruś. No i proszę Państwa, po tych słowach media powinny huczeć o nich przez cały tydzień. Oczywiście, Zakopały je głęboko, wolą się naśmiewać z tego, że Kaczyński opowiada o e, rzekomym zniewoleniu Polaków, szykowanym przez Brukselę, polegającym na tym, że Polacy nie będą mogli zbierać grzybów. No bo takie e, bajki opowiada Kaczyński swoim wyborcom. Tu się nie ma z czego śmiać. Kaczyński dobrze wie, w co jego wyborcy mogą uwierzyć. I dla, to, co dla nas brzmi absurdalnie, dla niego jest cennym i skutecznym narzędziem. Ale przede wszystkim nie powinniśmy się aż tak koncentrować na tym co Kaczyński opowiada, bo on odciąga naszą uwagę od tego co najważniejsze, od tego co powiedział minister Jacek Czaputowicz. Od tego, że on nam mówi, że prezes Kaczyński również swoimi opowieściami, na przykład takimi jak te o grupie Wagnera, współdziała z Rosją i Białorusią na niekorzyść Ukrainy. Rzecz jasna w, te, w to współdziałanie wpisuje się również nagonka na Ukraińców związana z tym, że do Polski trafia ukraińskie zboże, a ono trafia do Polski nie z winy Ukraińców, tylko dlatego, że to zboże, które miało przejechać tranzytem przez Unię Europejską, i, I trafić na przykład do Afryki, to zboże nie zostało odpowiednio zabezpieczone, nie stworzono mechanizmów kaucyjnych, na przykład, które proponował PSL i które ochroniłyby nasz rynek i rynek Unii Europejskiej przed e, nielegalnym napływem tego zboża. Kto zaniedbał, kto świadomie zaniedbał tę sprawę, kto nie wprowadził mechanizmów chroniących nasz rynek przed tym zbożem? PiS. PiS zaniedbał to świadomie najprawdopodobniej po to żeby poszczuć naszych rolników i nie tylko rolników żeby poszczuć wszystkich Polaków zatroskanych o los wsi żeby poszczuć nas na Ukraińców w tej e, nagonce w rozpętaniu tej awantury dotyczącej ukraińskiego zboża bardzo e, aktywnie się w tę nagonkę zaangażował człowiek którego państwo zapewne znają i z którego się państwo wielu z was Często się śmieje. Tu dodamy niestety. Niestety się z niego śmiejemy, bo to nie jest człowiek śmieszny. Chociaż czasem się zachowuje śmiesznie, to nie powinno tu być nic do śmiechu. Poproszę o kolejny skan. Oto on właśnie, poseł wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. Człowiek bardzo niebezpieczny. Człowiek bardzo cwany, i ja, ja wiem, że trudno Państwu zapewne w to uwierzyć, widząc głupie rzeczy, które on robi, ale on robi te głupie rzeczy po to, żebyśmy nie widzieli, co on naprawdę robi i jak bardzo jest sprawny w tym, w tym co robi. Ostatnio teatr, który odgrywa, to on odgrywa, można powiedzieć, rolę takiego fanatycznego głupca oszalałego z nienawiści. Ostatnio ten teatr stał się już tak, jakby to powiedzieć, Przeszarżowany, jak to się kiedyś mówiło. On już tak nadmiernie gra, że można dojść do wniosku, że jest w dużym stresie. Być może boi się, że ktoś rozszyfruje jego grę i jego interesy. Bo Janusz Kowalski wiele interesów różnych ma i bardzo dobrze sobie w życiu radził. Nie tylko on, również żona jego sobie dobrze radziła, potrafił jej pomóc. I był zawsze e, sprawnym twórcą swojej kariery, mimo że miał e, e, wiele problemów. Skakał od partii do partii, e, przeskakiwał z PiS do PO i z powrotem w okolice PiS u Konfliktował się z ludźmi, bo charakter ma faktycznie konfliktowy, a mimo to, mimo tych wszystkich wad, bardzo dobrze sobie w życiu, e, w życiu daje radę. Poproszę o następny skan. To jest scan jednego artykułu, to jest skan artykułu z jednego portali branżowych, gdzie czytamy o tym właśnie, jak w sprawie Ukraińskiego Zboża występował Janusz Kowalski. Kiedy go e, strasznie tutaj na to zboże pomstował, na Unię Europejską, która rzekomo nas nie ochroniła, chociaż PiS mógł u nas ochronić, pisma ma władzę w Polsce i mógł mechanizmy odpowiednie zastosować i w, i w Polsce i także takie, które by działały w całej Unii Europejskiej. No ale jak go pytano, jakie to firmy sprowadzają to zboże z Ukrainy do Polski, to Kowalski zasłaniał się tajemnicą celną, czyli chronił interesy aferzystów. I e, e, tym bardziej było to rażące, że e, nazwy tych firm zostały już ujawnione przez media. Poproszę o kolejny skan. To jest e, dalszy ciąg e, tego e, artykułu. Przepraszam, to nie jest e, portal branżowy, tylko to jest portal lokalny opolska 360.pl. Gdzie czytamy, że e, Ministerstwo Rolnictwa ukrywa nazwy firm, podczas gdy media wirtualna polska podaje, że tam są na tej liście giganci przemysłu spożywczego, na przykład Cedrop. Największa firma, największy producent wyrobów drobiowych. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że, o, o, że firmę Cedrop dobrze znam. Bo ona, proszę sobie wyobrazić, oprócz produktów drobiowych e, sprzedaje także paliwa. I tutaj właśnie widzimy skan ze strony internetowej firmy Cedrop, gdzie czytamy, że firma Cedrop e, prowadzi sprzedaż hurtową propanu na cele grzewcze oraz oleju napędowego. A skąd pochodzi ten propan? Poproszę o kolejny skan. To będzie powiększenie tego, co widzimy na dole obrazka. Poproszę o kolejny skan. O, propan najwyższej jakości, pisze firma Cedrop, spełniający wymagania jakościowe, pochodzi z rafinerii w Rosji, Kazachstanie lub Norwegii. Czyli firma Cedrop, która nam tutaj zafundowała. Kryzys zbożowy, jak wynika z doniesień wirtualnej Polski. Firma Cedrop jest równocześnie importerem rosyjskiego paliwa. Robi biznesy z Rosją. A w, a w każdym razie robiła je do niedawna. No ale kiedy ja teraz, kiedy ostatnio wchodziłem na stronę firmy Cedrop. To tam, się, to tam się nic nie zmieniło. Mogę, proszę państwa, nawet teraz jeszcze wejść? Mogę nawet teraz jeszcze wejść? I, i sprawdzić, czy, czy nadal tak jest? Tak, otwieram się, cedro paliwa. Widzę to samo, co widzą Państwo. Pochodzi z rafinerii w Rosji, Kazachstanie, w Rosji Kazachstanu nawet napisali z błędem gramatycznym. Tak jak Państwo widzą tutaj na tym skanie. E, cały czas jest dokładnie ten sam tekst, nawet e, tego błędu gramatycznego nie poprawili. Czyli oni cały czas, jak wynika z ich strony internetowej, sprowadzają z Rosji propan najwyższej E. Jakości. Ciekawe, jak to się ma do tego, że pomogli wywołać ten konflikt między Polską a Ukrainą. I wystąpienia posła Kowalskiego w sprawie kryzysu zbożowego, w sprawie afery zbożowej są e, oczywiście odnotowywane i nagłaśniane przez rosyjskie media. Poproszę o kolejny skan. Proszę bardzo. Tutaj mamy e, Artykuł, nagłówek artykułu jednego z rosyjskich portali, gdzie czytamy polskie depu, deputaty ustroili pierypałku i zaimporta ziarna z Ukrainy, czyli e, e, że e, polscy deputowani, e, można to tak przetłumaczyć, pożarli się o import ziarna z Ukrainy, pokłócili się. I że przeszli na wulgaryzmy, nawet dalej pisze rosyjski autor. Poproszę o kolejny skan. I tutaj Rosjanie zapewne z dużym zadowoleniem odnotowują, że Kowalski z partii Suwerenna Polska obwinił przedstawiciela polskiego stronnictwa ludowego, zarzucając mu pragnienie liberalizowania handlu z Ukrainą. Zarzucił mu, że polskie stronnictwo ludowe jeszcze w 2014 roku popełniło tę straszną zbrodnię, że zmieniło cła dla ukraińskich produktów wjeżdżających do Polski, i tutaj i że w ten sposób Kowalski twierdził, nie broniono polskich interesów. Czyli on tutaj pokazuje, robiąc tę awanturę Walcząc z przedstawicielem PSL-u i prowokując go, on sugeruje, że interesy Ukrainy i Polski są sprzeczne, że gdy pomagamy Ukrainie, to nie bronimy polskich interesów, chociaż silna Ukraina jest jak najbardziej w interesie Polski. I on tutaj, prowokując kłótnie, bo przedstawiciel PSL w końcu na niego. Końcu, w końcu odpowiedział Kowalskiemu w ostrych męskich słowach. To się wszystko działo w studiu telewizji Polsat. Więc, prowokując przed kamerami taką awanturę, Kowalski próbuje pokazać, że w ogóle pomoc dla Ukrainy jest szkodliwa także dlatego, że dzieli Polaków. Taki jest cel tej prowokacji. Dzieli i prowadzi do jakichś bolesnych, czy znaczy nawet brutalnie pojawiających się podziałów. Oczywiście nie tylko te wystąpienia, nie tylko takie wystąpienia posła Kowalskiego śledzą rosyjskie media. Tu można powiedzieć, że media się zawsze interesują, gdy politycy w jakimś. Kraju sobie dadzą po buzi, albo powiedzą sobie brzydkie słowa. Ale nie, również inne wypowiedzi posła Kowalskiego, te niezwiązane z jakimiś rękoczynami czy wulgaryzmami, interesują rosyjskie media, ale nic dziwnego, bo one są drastyczne też, tyle że w inny sposób i są znowu bardzo korzystne dla Rosji. Tak jak korzystne dla Rosji jest tutaj rozpętywanie w Polsce afer i konfliktów. Na tle pomocy dla Ukrainy, tworzenie wrażenia, że pomoc dla Ukrainy to jest jakiś kłopot, albo nawet powodowanie kłopotów, sztucznych kłopotów mających nas od Ukrainy oddzielić. No, również inne wystąpienia, choć nie dotyczące Ukrainy, również inne wystąpienia posła Kowalskiego są dla Rosji korzystne i przez Rosjan nagłaśniane. Między innymi, poproszę o kolejny skan, między innymi. Janusz Kowalski e, często wraca do tematu wyjścia Polski z Unii Europejskiej, co oczywiście byłoby dla Rosji korzystne, bo osłabiłoby Unię Europejską i bardzo osłabiłoby Polskę, która wtedy byłaby znacznie łatwiejszą zdobyczą dla Kremla. Ale Janusz Kowalski na przykład sobie planuje, jak tutaj widzimy w, na tym skanie przedstawiającym nagłówek artykułu dziennika Rzeczpospolita. Janusz Kowalski sobie na przykład planuje referendum dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej już w 2027 roku, proszę Państwa, za 4 lata. I takie wystąpienia Kowalskiego. A również rosyjskie media nagłaśniają, poproszę o kolejny skan. E, tutaj e, czytamy, że Janusz Kowalski, to jest e, agencja, czyli właściwie portal, Rosjanie nazywają portal agencjami informacyjnymi, Janax.ru pisze, że Janusz Kowalski mówi, że jeśli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie sukcesem, no to Polska, powinna e, i inne kraje powinny e, mogą i pójść za przykładem Wielkiej Brytanii, i on tu dodaje jeszcze, że trzeba każdy międzynarodowy, na każdy międzynarodowy e, sojusz patrzeć realnie dodaje, czyli sugeruje realistycznie, czyli on sugeruje, że ci, którzy chcą pozostać w Unii Europejskiej, patrzą na Unię Europejską nierealistycznie. Jak widać on komunikuje w sposób przemyślny też często. On nie zawsze krzyczy, pluje, wygłupia się. On potrafi też przewrotnie, perfidnie i tak jak mówiłem, przemyślnie coś insynuować. <laughs> Poproszę o kolejny skan. Tutaj proszę państwa sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem to co zaraz państwo zobaczą. Poproszę o kolejny skan. To znowu, jeśli dobrze widzę, Dziennik Rzeczpospolita i nagłówek z cytatem z Janusza Kowalskiego, który mówi, że zagłosowałby za wspólnym rządem Zjednoczonej Prawicy i Jawnie Prokremlowskiej Konfederacji. I mówi też, że Sławomir Mencen, szef Jawnie, jawnie Prokremlowskiej Konfederacji, byłby dobrym eksperymentem jako minister finansów. Dobrym eksperymentem jako minister finansów. Przypominam, że mówimy nie tylko o e, jawnym wrogu Zachodu, ale mówimy też o człowieku, którego niekompetencja w kwestiach finansów i gospodarki została obnażona, jego brednie o likwidacji podatku ZUS-u zostały wyśmiane nawet przez, przez tak e, nawet przez takiego neoliberała, jakim jest Ryszard Petru. Człowiek niezbyt chętny na przykład podnoszeniu podatków, prawda? No, przeszły mnie ciarki, kiedy przeczytałem, że Mencen byłby dobrym eksperymentem jako minister finansów. Uważam, że takich nie, eksperymentów nie wolno przeprowadzać na ludziach, ani na zwierzętach, ani nawet na roślinach. Poproszę o następny skan. Przechodzimy teraz proszę Państwa do pytania skąd się wziął w naszej wielkiej polityce Janusz Kowalski. Janusz Kowalski był w, w okolicach tworzącego się PiSu na samym początku lat dwutysięcznych. Tam zrobił sobie wrogów prawdopodobnie ze względu na, swoją, na swoje niesłychane ambicje i łapczywość. Potem przeszedł na chwilę do Platformy Obywatelskiej, gdzie też narobił sobie wrogów. Źródła mówią, że z tych samych powodów, ambicja i łapczywość. I w roku 2006 Janusz Kowalski nie ma przyjaciół ani tu, ani tu, ale jednak gdzieś ma. Pomaga mu. Jak czytamy w tym skanie, który widzimy teraz, to jest fragment innego artykułu dziennika Rzeczpospolita, pomaga mu przemysław Wipler, polityk, dziś związany z jawnie prokremlowską konfederacją, a wcześniej poseł PiS. On był wtedy dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki, czyli Jesteśmy w branży energetycznej strategicznej dla państwa i pan Przemysław Wipler, którego dzisiaj znamy jako jawnego wroga Zachodu, tam w tym strategicznym departamencie sobie działał. W departamencie zajmującym się energią, a więc na pewno bardzo interesującym dla Rosji i działając sobie w tym departamencie, pan Przemysław Wipler wrogi zachodowi Zaprosił tam Janusza Kowalskiego. A dlaczego? E, wiedziałem, że Janusz to jest łobus, drań i ma adh.D. Tak e, pochwalił się, tak to wspomina antyzachodni pan Wipler e, e, w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita. I kontynuuje. Powiedziałem, e, potrzebuję zawodnika, który nie tylko, boi się nie tylko nie boi się awantury, ale sam z radością się w nią wpakuje. No i Kowalski dostał wtedy pracę w Ministerstwie Gospodarki, gdzie wyrobił sobie opinię specjalisty od brudnej roboty, a potem trafił do Biura Bezpieczeństwa Narodowego i do kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdyby ktoś wątpił w to, że pan Wipler jest wrogiem polskiej, polskiej racji stanu, to poproszę o kolejny skan. To jest wypowiedź Wiplera z późniejszego okresu, ale z okresu bardzo ważnego, z 2015 roku, kiedy to po tym, jak Ukraina została po raz pierwszy napadnięta przez Putina, zaczęła się wojna, zagarnięto Rosjanie, zagarnęli Krym i Donbas. Przemysław Wipler powiedział, że my, Polacy, nie powinniśmy dawać Ukrainie broni ani sprzedawać jej broni na preferencyjnych zasadach. Ale tu nie tylko Wipler. Nie tylko Wipler był e, protektorem Janusza Kowalskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu portalu e, w, w Polityce, portalu też e, kontrolowanego przez braci Karnowskich, e, słynnych rozmówców ambasadora Kremla. I tutaj czytamy, w artykule, który e, wychwala środowisko konserwatywne w Opolu, czyli w mateczniku posła Janusza Kowalskiego i przy okazji wychwala też Janusza Kowalskiego. W tym artykule czytamy, że e, Wipler e, wprowadził e, Janusza Kowalskiego do e, zespołu kierowanego przez Piotra Naimskiego, bo to Piotr Naimski kierował tym zespołem do spraw dywersyfikacji nośników energii, gdzie Janusz Kowalski trafił, kiedy nie miał gdzie się podziać. To, zatem to Naimski z udziałem Wiplera przygarnął Janusza Kowalskiego. No a Piotr Naimski to prawa ręka Antoniego Macierewicza, o którym mówiliśmy dzisiaj na początku audycji to prawa ręka człowieka, którego rola jako zdrajcy polskich interesów i jako politycznego agenta Rosji jest dla nas oczywista. Naimski jest przyjacielem, jest prawą ręką Macierewicza od lat 60. a dziwne relacje Naimskiego z komunistyczną służbą bezpieczeństwa jego dziwna, dziwny związek z pewnym Ezbekiem, który pomógł mu wyjechać do Stanów w latach 80., tajemniczy powrót naimskiego z USA, to wszystko jest opisane w tej książce, którą właśnie Państwu pokazuje Macierewicz, jak to się stało. Jeśli ktoś nie przeczytał jeszcze, to gorąco zachęcam do, do przeczytania. Co dalej się działo z Januszem Kowalskim? Poproszę o kolejny skan. Janusz Kowalski pod skrzydłami Naimskiego i Wiplera zaczął wchodzić do spółek kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego państwa spółek związanych z Rosją. Proszę bardzo, trafił na przykład do spółki, która się nazywała Europol Gaz. I która częściowo należała do państwa polskiego, a częściowo do Gazpromu. I Janusz Kowalski, jak widać tutaj na tym skanie z serwisu rejestr IO, opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym, był w 2016 roku członkiem Rady Nadzorczej firmy Europol Gaz, podczas kiedy. Wiceprezesem zarządu tej spółki był Juri Kałuszski, Rosjanin związany z Gazpromem. I tu można powiedzieć, no tak, no ale to było wszystko oficjalne. Polskie państwo współpracowało wtedy z Gazpromem. Robił to pis, nikomu to nie przeszkadzało. Działo się to również i wcześniej. Pis, który Gardłowa utwierdził, że jest antyrosyjski, jednak tutaj. Nie przerwał tej współpracy wtedy. I, i Kowalski, jako przedstawiciel PiSowskich, PiSowsko-Ziobrowskich rządów, trafił tam do tej spółki, gdzie byli również ludzie Gazpromu i oni przyglądali się PiSowi, a PiS przyglądał się im, można powiedzieć sobie tak. Może tutaj pan Kowalski jakoś nawet walczył z wpływami Gazpromu, sprzeciwiał się interesom Gazpromu wewnątrz tej spółki? Można sobie tak spekulować, nic o tym nie wiemy, ale to jest bardzo wątpliwe, żeby protegowany ludzi tak antyzachodnich jak Naimski i Wipler jakąś walkę z Gazpromem wewnątrz tej spółki prowadził. Poproszę o kolejny skan. Janusz Kowalski tutaj jak widać trafił też do spółki Gas Trading. Był w radzie nadzorczej w 2016 roku. Razem z nim w tej radzie zasiadała Rosjanka Ludmiła Odincowa, też związana z Gazpromem, ponieważ spółka Gas Trading była związana ze słynnym polskim oligarchą Aleksandrem Gudzowatym, właściwie należałoby go nazywać polsko-rosyjskim oligarchą, bo miał tyle e, związków z sowieckim i postsowieckim wschodem. I, i jakoś tak się stało, że chociaż tę spółkę, e, chociaż w tej spółce decydującą rolę e, miało odgrywać państwo polskie, to jednak za rządów PiS pan Janusz Kowalski sobie tam spokojnie siedział razem z panią Ludmiłą odincową w tej, samej, w tej samej Radzie Nadzorczej. Co działo się dalej? Poproszę o kolejny skan. Nowa, lukratywna, a zarazem ważna dla polskiej gospodarki, dla strategicznych interesów państwa, posada trafiła się Januszowi Kowalskiemu w 2017 roku. Przez ponad dwa lata był członkiem Rady Nadzorczej wielkiego kombinatu polskiego działającego na całym świecie KGHM Polska Mieć. Na całym świecie no to przesada, ale KGHM działa w kilku krajach, na, na kilku kontynentach i między innymi KGHM w trakcie. W tym samym okresie, kiedy był nadzorowany przez Janusza Kowalskiego, działał też w Rosji. Spółka należąca do KGHM-u, spółka KGHM ZANAM-SA, miała swoją rosyjską filię, która się nazywała ZANAM-WOSTOK. I to, co tutaj widzimy, to na górze jest skan serwisu rejestr IO, gdzie widzimy, że Kowalski od września 2017 do grudnia 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej, a poniżej widzimy fragment raportu KGHM, spółki KGHM, kombinatu KGHM za 2018 rok, gdzie czytamy, że spółka zależna KGHM za nam ma rosyjską spółkę zależną za nam Wostok. Czyli pan Kowalski sobie nadzorował KGHM i nic mu nie przeszkadzało to, że KGHM. Zarabia sobie brudne od ukraińskiej krwi e, i nie tylko ukraińskiej, brudne rosyjskie ruble. E, rosyjskie ruble w Rosji, w putinowskiej Rosji. Poproszę o kolejny skan. Państwo mogą myśleć, że ja tutaj przesadzam, że za ostro mówię, ale proszę: tutaj mamy po lewej fragment artykułu ze strony internetowej KGHM, oficjalnej strony. Gdzie czytamy, że spółka ZANAM WOSTOK, zarejestrowana i funkcjonująca w Federacji Rosyjskiej, spółka córka KGHM ZANAM z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź, złożyła najlepszą ofertę na dostawę specjalistycznych maszyn górniczych dla rosyjskiego kombinatu PAO Gajski GOK, czyli Uralski Kombinat Górniczo-Hutniczy. To już kolejny sukces miedziowego giganta KGHM na rynku rosyjskim. Firma zdobyła duży kontrakt na rynku niemieckim, a teraz była najlepsza w przetargu na rynku rosyjskim. Dostarczymy tam polskie ładowarki i wiertnice, powiedział Marcin Chłudziński, prezes KGHM, -u. nie dodał, że dostarczając ładowarki i wiertnice, dostaniemy za nie rosyjskie ruble i będziemy się uzależniać od. Pieniędzy, KGHM będzie się uzależniać od pieniędzy naszych wrogów, czego nigdy w sytuacji wojennej nie wolno robić, a my jesteśmy w sytuacji wojennej. Mamy wojnę hybrydową z Rosją. A tu po prawej stronie ci dwaj panowie, których widzimy, ten po lewej to jest Putin, który właśnie wręczył jedno z najwyższych rosyjskich odznaczeń komu? Andrzejowi Kozicynowi. And, a Andrzej Kozicyn to współwłaściciel. Firmy Pao Gajski Gog, która wybrała sobie KGHM, żeby mu płacić brudnymi rublami za nasze ładowarki i wiertnice. Więc takie rzeczy robi KGHM, KGHM w Rosji. Do tego kontraktu doszło już po tym, jak Janusz Kowalski odszedł z Rady Nadzorczej KGHM-u. No ale jasne jest, że na ten sukces. Wątpliwy, ale jednak sukces, jeśli ktoś lubi brudne rosyjskie ruble. Spółka pracowała wcześniej, pracowała również wtedy, kiedy nadzorował ją Janusz Kowalski, no bo i wtedy miała swoją rosyjską filię za nam Wostok. Poproszę o kolejny skan. Skan z roku 2021 to fragment tweeta Janusza Kowalskiego. Jest rok 2021. E, wszyscy wiemy już, że węgiel przegrzewa naszą e, planetę e, i może nas doprowadzić do totalnej katastrofy ekologicznej. No, ale e, e, wiemy też, że Polska importuje e, rosyjski węgiel, którego nie powinna importować. No, bo nie chcemy brać pieniędzy od Rosjan, od naszych wrogów, i nie chcemy też im tych pieniędzy dawać. Jeszcze bardziej tego nie chcemy, prawda? A mimo to Janusz Kowalski twierdził wtedy, kiedy, mimo że uzależnienie Polski od rosyjskiego węgla było ewidentne, i było ewidentne, że my z polskim, samym polskim węglem nie jesteśmy sobie w stanie dać rady, i że nie możemy budować gospodarki opartej na węglu bez importu. A ten import ze względu na jakość i cenę, no to był przede wszystkim import rosyjski. Wiedząc to wszystko, Janusz Kowalski napisał: Powinniśmy węgiel postawić w centrum transformacji energetycznej, a nie odwracać się od niego. Nic dziwnego, że inni posłowie zaczęli go nazywać agentem Putina. Poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że Janusz Kowalski nie tylko w energetyce działał, Tutaj widzimy dwa fragmenty strony internetowej z serwisu rejestr.io, I.O. Strony internetowej dotyczącej Fundacji Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Bo Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ma sobie taką fundację. I w Radzie tej fundacji w latach 2018-2019, jak tutaj widzimy, zasiadał Janusz Kowalski, a fundacją tą zarządzał, Wtedy Piotr Wojciechowski. Piotr Wojciechowski przez Y zarządzał tą fundacją, kiedy Janusz Kowalski wszedł do jej rady. A kim jest Piotr Wojciechowski? Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy, można powiedzieć, Piotra Wojciechowskiego w pigułce, po prawej jego zdjęcie. Czytamy, że w 1992 roku był kierownikiem Wydziału Studiów Gabinetu ministra spraw wewnętrznych Antoniego Macierewicza, pomógł Macierewiczowi przygotować tak zwaną listę Macierewicza, która skompromitowała w Polsce na długie lata ideę lustracji i naraziła nasze państwo na kompromitację, mogła nawet opóźnić nasze wejście do NATO z wielkim pożytkiem dla Rosji, ponieważ Macierewicz z Wojciechowskim na tej liście, mającej rzekomo ujawniać agentów Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa pomieszali ludzi winnych i niewinnych, tworząc wrażenie, jakoby Polska była całkowicie przeżarta przez rosyjskich agentów. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwych rosyjskich agentów, to Wojciechowski był wiceprzewodniczącym Komisji Likwidacyjnej do spraw WSI, w której do spraw likwidacji wojskowych służb informacyjnych w 2006-2007 roku. W której to komisji działał prawdziwy rosyjski szpieg, a w każdym razie człowiek później zdemaskowany jako rosyjski szpieg Tomasz L., słynny Tomasz L., który dzięki swojej pracy w komisji likwidacyjnej wojskowych służb informacyjnych mógł zdobywać. Informacje bezcenne dla rosyjskiego wywiadu, informacje dotyczące funkcjonowania naszego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Tomasz L., nawet jeśli wtedy nie był szpiegiem i został później zwerbowany przez Rosjan, no to oczywiście część tej wiedzy, którą tam zdobył, mógł zachować i mógł sprzedać ją Rosjanom później, a działał tam pod okiem. Piotra Wojciechowskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest żona posła Kowalskiego, Joanna Nycz-Kowalska, o której niedawno było, zrobiło się głośno, ponieważ no, co jakiś czas docierają do mediów informacje o jej karierze. Kiedy Janusz Kowalski, kiedy PiS doszedł do władzy, PiS i Ziobro doszli do władzy, to żona Janusza Kowalskiego została kierowniczką do spraw ochrony i spraw infrastruktury w strategicznej spółce państwowej Gaz System. Napisała Gazeta Wyborcza. I napisała, że Joanna Nyczkowalska zarabiała tam 15 tysięcy miesięcznie. Tak w ogóle pani Nyczkowalska jest specjalistką od marketingu sportowego, więc nie wiadomo dlaczego tam. Trafiła trafiła do strategicznej spółki energetycznej. Ale ja tu nie o niekompetencji, chcę mówić tylko o bardziej poważnych obawach dotyczących zarówno żony, jak i męża. Bo zadałem sobie pytanie: a gdzie zarabiała Joanna Nyczkowalska, zanim jeszcze jej mąż stał się ważną figurą rządową, zanim trafiła do strategicznej spółki skarbu państwa, do spółki Którą na pewno chcieliby prześwietlić Rosjanie. Co wcześniej robiła żona Janusza Kowalskiego i gdzie zarabiała? Poproszę o kolejny skan. Ona razem z mężem miała agencję marketingu sportowego, Proton Relations się nazywała, gdzie również Janusz Kowalski działał. Ona była prezeską zarządu tej agencji. I na stronie tej agencji można przeczytać, że Joanna Nyczkowalska zarabiała na życie wykładając m.in. w Szkole Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku. Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku. Poproszę o kolejny skan. Wszedłem bowiem na stronę internetową tej szkoły. I okazało się, że jej rektorem jest Zbigniew Paweł Kruszewski, to jej rektor, jej założyciel tej szkoły, który w 2009 roku otrzymał tytuł, jak tutaj czytamy, honorowego profesora Jarosławskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Uszyńskiego w Jarosławiu w Federacji Rosyjskiej. No to się zaciekawiłem, cóż to za szkoła i cóż to za rektor, który zatrudnił żonę Janusza Kowalskiego, a równocześnie ma takich dobrych znajomych w Rosji. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że to stary wyga polityczny, senator dwóch kadencji, potem poseł na Sejm, z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zatem postkomunista. To takie można powiedzieć porozumienie ponad podziałami. Postkomunista daje zarobić żonie Janusza Kowalskiego. Postkomunista, który ma przyjaciół w Rosji, jak już wiemy, zobaczmy czym jest ta szkoła, która uhonorowała go, e, która uhonorowała chlebodawcę żony Janusza Kowalskiego. Która uhonorowała pana Kruszewskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie, e, można powiedzieć, e, Jarosławs Jarosławski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet imienia Uszyńskiego w Pigułce. Czytamy tutaj po lewej stronie, że rektorem jest e, Michał Gruzdiew. Michał Gruzdiew, który e, e, Podpisał pismo popierające rosyjską agresję na Ukrainie 6 marca zeszłego roku. I został objęty sankcjami za to przez kraje zachodnie. Znalazł się na tzw. liście, liście Putina, czyli liście oligarchów i dygnitarzy objętych sankcjami, i jego poprzednikiem, który kontaktował się zapewne z Panem Kruszewskim, albo przynajmniej podejmował decyzję o uhonorowaniu pana Kruszewskiego, chlebodawcy żony Janusza Kowalskiego. Tym poprzednikiem był niejaki Władimir Wasiliewicz Afanasjew, poprzedni rektor, też obsypywany zaszczytami przez e, reżim e, był nagrodzony odznaką e, przodownika e, narodowego wychowania. Był czy też ludowego wychowania, bo to różnie można tłumaczyć, dostawał medale. Dostał odznakę wybitnego pracownika edukacji wyższej Federacji Rosyjskiej i dostał odznakę rektor roku 2004. Dostał dwa ordery też. Od, od reżimu. No więc taka to jest uczelnia i tacy to są ludzie. Z kim dokładnie chlebodawca żony Janusza Kowalskiego się tam spotykał, też się udało ustalić. Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy zdjęcie Zbigniewa Kruszewskiego, chlebodawcy żony posła Kowalskiego. Razem z szefem Instytutu Pedagogiki i Psychologii z tej właśnie rosyjskiej uczelni z niejakim Michałem Roszkowem. no i tu można sobie powiedzieć no dobrze no rektor spotkał się z rosyjskim uczonym, uczeni ponad granicami powinni się spotykać, może ten Roszkow to jest jakiś porządny Rosjanin może to demokrata może to jakiś dysydent który cudem się uchował na e, e, uczelni obsypywanej przez e, reżim za szczytami. Poproszę o kolejny skan. Odnalazłem Pana Roszkowa w internecie między innymi na Facebooku, to właśnie on po lewej e, nagłówek jego po, profilu Facebookowego, a po prawej wpis, w którym Pan e, Roszkow e, z zachwytem i z rozrzewnieniem publikuje swój e, artykuł z 65 roku opublikowany w w gazecie Młoda Jagwardia, Młoda Gwardia, czyli w organie Komsomolu, sowieckiej komunistycznej młodzieżówki, gdzie pan Roszkow w tym artykule zachwyca się jak krzepną skrzydła młodych, komunistycznych aktywistów, gdy pracują na przykład w kołchozach. Czyli w kolektywnych gospodarstwach sowieckich, komunistycznych. I on w 2021 roku, jeszcze z zachwytem i z rozrzewnieniem, przypomina te czasy i te swoje teksty, których powinien się wstydzić. Poproszę o kolejny skan, bo porozmawialiśmy sobie o karierze posła Kowalskiego, porozmawialiśmy sobie o jego żonie i o tym, kto ją utrzymywał. A teraz przejdźmy do kolegów, do kolegów posła Kowalskiego. To, co tutaj widzimy teraz, to jest znowu skan z serwisu I IO ze strony dotyczącej stowarzyszenia młodzi konserwatyści Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj członkiem tego Stowarzyszenia, jak widzimy, był Janusz Kowalski, wiceprezesem na samym dole widzimy był Artur Soboń, obecnie też Pisowski dygnitarz, antyzachodni związany z antyzachodnim i antyukraińskim klubem Wademekum z Lublina. A nad Arturem Soboniem widzimy jako drugiego wiceprezesa tego Stowarzyszenia widzimy Pawła Czerniewskiego. Gdzie jeszcze znajdujemy tego samego Pawła Czerniewskiego? Poproszę o kolejny skan. Pawła Czerniewskiego znajdujemy również jako członka rady nadzorczej spółki Transpolonia, spółki zajmującej się, jak łatwo można się domyślić, transportem. Poproszę o kolejny skan. To, co tutaj widzimy, to jest. Informacja z oficjalnej strony internetowej firmy Transpolonia. Nagłówek jest ładny. Transpolonia planuje dalszą ekspansję na rynki Europy Zachodniej, ale jak się wczytać w ten tekst, to na dole widzimy coś bardzo ciekawego. Poproszę o kolejny skan, to będzie powiększenie tego, co widzimy na dole tego skanu, który tutaj który, który teraz mamy na ekranie. Otóż co widzimy? Widzimy taki akapit. Nowy specjalistyczny sprzęt, w tym zestawy do przewozu produktów niebezpiecznych, umożliwi zaoferowanie dotychczasowym klientom nowych usług, a także możliwości rozwoju w obszarze transportu towarów chemii płynnej na rynkach wschodnich, szczególnie w Rosji i Białorusi. Czyli firma Transpolonia planowała w 2011 roku, bo z tego okresu pochodzi ta informacja, Planowała zajmowanie się transportem niebezpiecznych substancji pochodzących z Rosji i Białorusi, albo trafiających do Rosji i Białorusi, albo przewożonych po Rosji i, po Rosji i Białorusi. W takiej firmie działał kolega Janusza Kowalskiego, pan Paweł Czerniecki. Czy to się później zmieniło? Poproszę o kolejny skan. Tutaj mamy sprawozdanie z zarządu z działalności grupy kapitałowej Transpolonia za rok 2014. Wyciąłem tutaj kilka fragmentów. I czytamy tutaj w tym sprawozdaniu, że firma w 2014 roku, czyli również po, czyli po napaści Putina na Ukrainę, świadczy usługi na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi. Świadczy usługi na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi. Nie wiem, dlaczego tutaj napisali usługi na terenie byłej Rosji. No tu się pośpieszyli. Rosja ciągle istnieje. Prawdopodobnie chcieli napisać na terenie byłego Związku Radzieckiego, a potem wyrzucili Związek Radziecki i niepotrzebnie zostawili słowo, Byłego, które ktoś później dostosował, robiąc pośpieszną i bezsensowną, w tym przypadku korektę, do słowa Rosji, więc dał tutaj żeńską formę przymiotnika i w ten sposób powstała była Rosja. No ale sens jest jasny. Świadczą usługi na terenie Rosji i Białorusi w 2014 roku, aczkolwiek dalej piszą, że te usługi są realizowane na zlecenie podmiotów z, U z Unii Europejskiej, czyli znowu zasłaniają się Zachodem, tak jak w poprzednim przypadku, gdzie dali tytuł o tym, że e, robią ekspansję na Europę Zachodnią, a w tekście niżej wstydliwie przemycili informację o tym, że jednak chcą e, zajmować się transportem e, niebezpiecznych e, substancji płynnych na terenie Rosji i Ukrainy. Poproszę o kolejny skan. E, to jest... E, znowu rejestr IO i strona dotycząca innego stowarzyszenia stowarzyszenia Stop Korupcji bo tak ładnie Janusz Kowalski nazwał organizację w której działał i w tym stowarzyszeniu Janusz Kowalski Janusz Kowalski był prezesem w latach 2003 a i do 2009. I podczas tego okresu wiceprezesem był niejaki Rafał Zgorzelski. Czyli panowie się musieli dobrze znać. Poproszę o kolejny skan. Tym bardziej, że również w Fundacji Warsaw Institute znacznie później po latach znowu się spotkali. Janusz Kowalski i Rafał Zgorzelski. Weszli do zarządu tej fundacji tego samego dnia, 17 października 2014 roku i po niespełna dwóch latach, 22 sierpnia roku 2016, razem z tej fundacji wyszli. Czyli mówimy tutaj o dobrych kompanach. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że kompan posła Kowalskiego, Rafał Zgorzelski. Był też e, wiceprezesem, a potem prezesem, a potem członkiem Rady Nadzorczej bydgoskich zakładów przemysłu gumowego Stomil w latach 2019-2020. Poproszę o następny skan. A e, tak się składa, że e, zakłady te. E, Handlowały z Rosją. W 2016 roku handlowały, o czym czytamy tutaj w odpowiedzi na interpelację posła Michała Stasińskiego, który zapytał ministra skarbu w 2016 roku o sytuację zakładów bydgoskich, zakładów Stomil i dowiedział się w odpowiedzi dość dziwnej, bo nie podpisanej przez ministra, tylko Podpisanej elektronicznie przez kogoś upoważnionego, bez podania nazwiska, dowiedział się, że firma ma pewne problemy w związku z tym, że Białoruś ma trudną sytuację polityczną i trudna jest sytuacja polityczna na, rynku, na rynkach Ukrainy i Rosji. Czyli firma miała klientów nie tylko w Ukrainie, ale w Rosji i w Białorusi w 2016 roku, dwa lata po tym, jak Putin napadł na Ukrainę. Potem pan Zgorzelski, kompan Janusza Kowalskiego, przyszedł do tej firmy. I czy może coś się zmieniło podczas kiedy on tam był? No, chyba nie do końca. A jeśli nawet to na gorsze, poproszę o kolejny skan, ponieważ znacznie później. W 2022 roku prezes Bydgoskich Zakładów Stomil e, e, mówił, że importuje surowce z Rosji i Białorusi i że musi to robić tak się usprawiedliwiał. Importował surowce z Rosji i Białorusi, czyli nie tylko e, firma zarabiała brudne Putinowskie ruble, ale też e, posyłała Rosjanom nasze e, złotówki. Czyli to już taka można powiedzieć współzależność podwójnie, podwójnie groźna. Poproszę o kolejny skan. E to jest z, y, skan serwisu Rejestr I.O. dotyczący kolejnej pięknie nazywającej się organizacji Instytut Studiów i Analiz, gdzie widzimy Janusza Kowalskiego jako wiceprezesa zarządu tej organizacji, a w tym samym czasie prezesem zarządu był niejaki Michał Wiórkiewicz. Gdzie znajdujemy jeszcze? Gdzie jeszcze znajdujemy Michała Wiórkiewicza? Poproszę o kolejny skan. Znajdujemy Michała Wiórkiewicza... Y, w agencji PR-owskiej pisowca Adama Hoffmana, który razem z Jurkiewiczem pojechał do Londynu, żeby tam rozmawiać z przedstawicielami brytyjskiej firmy PR Bell Pottinger, która miała robić, która miała promować pisowską Polskę i rządy PiS za granicą, a to jest agencja, która obsługiwała między innymi kremlowskiego, prokremlowskiego, białoruskiego Dyktatora, zbrodniczego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę, to jest agencja znana z tego, że ma dobre stosunki z despotami i łotrami, jak to mówią ładnie Anglicy, staram się to tak odpowiednio przetłumaczyć na Polski. To jest agencja, która ma dobre stosunki ze wszystkimi lub niemal wszystkimi dyktatorami i rządzącymi zbrodniarzami. No, i teraz przechodzimy do najbardziej e, niezwykłego epizodu e, w życiu Janusza Kowalskiego. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment artykułu przemysława Witkowskiego z polityki. W tym artykule e, przemysław Witkowski też próbował wytłumaczyć e, czytelnikom, że Janusz Kowalski nie jest idiotą, tylko cwaniakiem. I pisze tutaj e, Witkowski, że Kowalski założył spółkę z bardzo ciekawymi kooperantami. Oprócz niego wszyscy jego partnerzy w tej spółce mieli, pochodzili ze służb specjalnych. W spółce był były szef Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zbigniew Nowek, wiceszef Agencji Wywiadu Tomasz Piechowiak późniejszy szef agencji wywiadu Grzegorz Małecki, były szef Biura Ochrony Rządu Andrzej Pawlikowski, emerytowany oficer UOP i ABW Marek Wachnik. To zaufani ludzie Mariusza Kamińskiego pisze Przemysław Witkowski. Tu pewne sprostowanie. Grzegorz Małecki był człowiekiem lansowanym przez Macierewicza, nie przez Kamińskiego. Poza tym reszta się zgadza. Spółka nazywała się Binase. I ta spółka zatłynęła w związku z wielką aferą. Poproszę o kolejny skan. W związku z działalnością, tej, w związku z działalnością partnerów biznesowych Janusza Kowalskiego, byłych wywiadowców i kontrwywiadowców, Doszło do wielkiej afery. Ona spowodowała, że szef agencji wywiadu Grzegorz Małecki musiał się podać do dymisji, szef boru musiał się podać do dymisji. Dlaczego się podali do dymisji? Ze względu na swoje związki ze spółką SenSus Group, która z naruszeniem prawa dostała od PKP kontrakt na ochronę pirotechniczną, czyli antyterrorystyczną dworców kolejowych w trakcie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. I sprawą zajmował się poseł opozycji Marek Rząsa. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment, to co zaraz zobaczymy, to będzie fragment interpelacji posła, gdzie on zapytał, że gdzie on powiedział, że firma Sensus Group, która dostała to zlecenie mające Stworzyć procedury w zakresie zagrożenia terroryzmem bombowym, plany ewakuacji, wsparcie działań pirotechnicznych na wybranych dworcach kolejowych. Ta spółka, Sensus Group, powstała w 2004 roku, ale nigdy nie działała nazywała się agencją informacyjną autorską BEST, a potem nagle w 2016 roku kupił w niej udziały niejaki Sławomir Marek Wolny firma się zmieniła nazwę na Sensus Group i nagle wtedy partnerzy biznesowi Janusza Kowalskiego tę spółkę pokochali i chociaż nie miała ona żadnego doświadczenia odpowiedniego, ani w ogóle żadnego, powierzyli jej ochronę pirotechniczną dworców. Poproszę o kolejny skan. To będzie fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie mowa jest o tym, jak partnerzy biznesowi Janusza Kowalskiego, pan Pawlikowski z Zboru i pan Małecki z Agencji Wywiadu utrzymywali kontakty z prezesem firmy Sensus, Sławomirem Wolnym, a potem przed prokuratorem mówili co innego, kłamiąc, że go nie znają. Poproszę o następny skan. Tutaj i tutaj czytamy że związki Sławomira Wolnego z tymi ludźmi nie dotyczyły tylko słynnej czy też niesławnej spółki Sensus Group. On też pracował w firmie Binase, w tej samej, w której działał Janusz Kowalski. W tej firmie działał również Robert T, oficer Boru, który razem z Pawlikowskim działał w zespole smoleńskim Antoniego Macierewicza. Czyli jak widać, to nie byli tylko ludzie Kamińskiego, to byli ludzie Macierewicza w tej tej spółce Binase. Sprawdziłem te wszystkie informacje w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o kolejny skan. Ale zanim przejdziemy do, do Krajowego Rejestru Sądowego, to jeszcze dodam, że to właśnie Grzegorz Małecki, człowiek Antoniego Macierewicza, Przyprowadził tajemniczego Sławomira Wolnego do firmy Binase, tak pisze gazeta wyborcza, i tak zeznawał były szef Boru Andrzej Pawlikowski w, w, w śledztwie. Dodał, że Małecki w agencji wywiadu zatrudnił żonę tajemniczego Sławomira Wolnego, który ni stąd, ni zowąd miał zapewniać antyterrorystyczne bezpieczeństwo naszym dworcom. I e, tak jak mówiłem, sprawdziłem to wszystko w Krajowym Rejestrze Sądowym. Poproszę o kolejny skan. No i wszystko się e, zgadza. Poproszę o kolejny skan. O, myślę, mieliśmy mały zator, ale się skończył. Janusz Kowalski był członkiem zarządu i wspólnikiem firmy BINAS, razem z Andrzejem Pawlikowskim z Zboru i Grzegorzem Małeckim z Agencji. Wywiadu. I tu się pojawia pytanie: komu wywiadowcy, kontrwywiadowcy, antyterroryści, komu ludzie służb aż tak bardzo by zawierzyli, że wzięliby go jako jedynego cywila do swojej spółki, jako jedynego człowieka spoza służb? No, chyba komuś, tylko komuś takiemu, z kim wcześniej bardzo długo i w zaufaniu współpracowali. To rzuca. Ta, 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 ta obecność Janusza Kowalskiego w tej spółce no, rzuca kolejne światło na jego działalność. I tu ktoś mógłby powiedzieć, no to świetnie, to znaczy, że e, wszystko w porządku, e, że te wszystkie powiązania rosyjskie, o których mówiliśmy wcześniej, to to wszystko jest robione pod kontrolą naszych służb, może tutaj Janusz Kowalski jakoś tym służbom pomaga w e, Kontaktuje się z jakimiś ludźmi powiązanymi z Rosją po to, żeby nasze służby mogły ich prześwietlać, no ale nie możemy mieć zaufania do naszych służb, jak wiemy niestety. Nie tylko ze względu na to, że mieliśmy tutaj sytuację aferalną w przypadku pana Sławomira Wolnego i spółki Sensus Group, ale ze względu przede wszystkim na to, że mówimy o ludziach. Antoniego Macierewicza. Część tych ludzi to są ludzie związani z Macierewiczem, który jak wiemy, co w tej chwili jest już zupełnie jasne, no, działa świadomie na rzecz, na rzecz Rosji. Dodam jeszcze, poproszę o kolejny skan, że tajemniczy pan Wolny został później prezesem spółki Binase której wspólnikiem był Janusz Kowalski. Dodam też, że w inwentarzu internetowym i w katalogu internetowym Instytutu Pamięci Narodowej o panu Sławomirze Wolnym nie ma prawie nic. Nie mogę niestety iść do IPN-u, żeby tam pogrzebać już w archiwum cyfrowym, ponieważ IPN ma przerwę wakacyjną. Ale jednak jedną rzecz znalazłem w inwentarzu internetowym IPN. Poproszę o kolejny skan. Okazało się, że tajemniczy pan Sławomir Wolny, który współdziałał z partnerami biznesowymi Janusza Kowalskiego, mógł się szkolić za czasów komunizmu w SB-skiej szkole, albowiem znajdujemy go, znajdujemy osobę o nazwisku Sławomir Wolny. Znajdujemy dziennik praktyki dotyczący takiej osoby, czyli dokument wytworzony przez Wyższą Szkołę Oficerską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie przez esbecką szkołę. I jak widać tutaj na dole, wiek pana Sławomira Marka Wolnego, który znajdujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, no tutaj pasuje. Pasuje do okresu, w którym osoba o nazwisku Sławomir Wolny występuje w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW, komunistycznego MSW, czyli na Uczelni Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Zatem mógłby to być ten sam Sławomir Wolny, który w komunistycznej, w Szkole Komunistycznych SB-ków w takim razie byłby się szkolił. I poproszę o i a przepraszam. Nie, nie, nie. Zanim przejdziemy do następnego skanu, zanim przejdziemy do następnego skanu, bo dużo, dużo tutaj było informacji. Musimy się przez chwilę odświeżyć i e, poproszę o naszego dzielnego realizatora Macieja, żeby znów puścił nam Polonez Zdrady. Dziękuję bardzo. Jesteśmy odświeżeni. Cóż, zdrada nie jedno ma imię. Zdrada to nie tylko pis. Przechodzimy teraz do konfederacji. To co widzą państwo przed sobą, to znowu rejestr, to znowu skan skarbowego rejestru sądowego. Widzimy tutaj stronę dotyczącą organizacji która nazywa się Pięknie Kongres Polskiego Biznesu i na dole widzimy że prezesem tego polskiego biznesu prezesem Kongresu Polskiego Biznesu był wódz konfederacji Sławomir Męcen od 2020 do lipca 2023 roku a później prezesem zarządu tej organizacji został niejaki Roman Łazarski. Roman Łazarski jest prezesem od lipca 2023 roku, ale Sławomir Mencen nadal go nadzoruje, pozostał w radzie, w radzie Nadzorującej tę organizację. Kim jest pan Roman Łazarski? Poproszę o następny skan. To jest Polityk Konfederacji Rzecz Jasna. Zatem dobry kompan Sławomira Mencena tutaj się reklamuje też nie tylko jako działacz Konfederacji, ale także jako prezes kongresu polskiego biznesu. To jest skan ze strony, z oficjalnej strony Facebookowej pana Romana Łazarskiego. Gdzie jeszcze znajdziemy pana Romana Łazarskiego? Jakimi, jakim to biznesmenem jest prezes polskiego biznesu, pan Łazarski, kolega Sławomira Mencena? Poproszę o kolejny skan. W serwisie rejestr.io IO odnajdujemy go jako wspólnika w firmie Belpol Jobs, której e, i, i, i serwis rejestr.io IO podaje, że beneficjentką rzeczywistą czyli ostateczną właścicielką tej firmy, jest obywatelka białoruska Natalia Harbaczeuszka. Widzimy, widzimy, że jest białorusinką, ponieważ ta mała flaga po prawej stronie, przysłowie obywatelstwo to jest właśnie flaga Białorusi. Również jej nazwisko jest białoruskie. Poproszę o kolejny skan. Co dokładnie łączy tych, tych dwoje? No, Serwis Rejestry IO mówi, że Roman Łazarski jest prezesem zarządu i wspólnikiem w firmie Belpol Jobs, a drugim wspólnikiem do 2020 roku była firma Belpol. Poproszę o kolejny skan. I kiedy wchodzimy na stronę firmy Belpol w serwisie Rejestry IO, to widzimy, że jej beneficjentką rzeczywistą i wspólniczką. Jest znowu ta sama Natalia ja z Białorusi, a Roman Łazarski, poproszę o kolejny skan, w tej firmie matce, tak można powiedzieć, jest prokurentem, czyli oficjalnym przedstawicielem. No, ale nie tylko panowie, Łaza, państwo Łazarski i ja robili biznesy, bo zarządzali też fundacją. Poproszę o kolejny skan. Widzimy tutaj jak prezes polskiego biznesu Kumpel Mencena Roman Łazarski. Jest prezesem zarządu Fundacji Pax et Libertas, a w tym zarządzie znowu zasiada Białorusinka Natalia Harbaczewska. I ta fundacja Pax et Libertas, co pięknie brzmi po łacinie, znaczy pokój i wolność musiała być e, dość istotna dla obu tych państwa a na pewno dla Łazarskiego ponieważ założył sobie pan Łazarski poproszę o kolejny skan e, spółkę w Wielkiej Brytanii która się tak samo nazywała Pax et Libertas jak tutaj widzimy a potem zmieniła nazwę na Energy International Energy jak energia i e, to co widzimy to jest skan z serwisu Company House czyli brytyjskiego krajowego rejestru sądowego gdzie pan Łazarski występuje jako dyrektor tej e, firmy ale to nie koniec białoruskich powiązań pana Łazarskiego prezesa polskiego biznesu z ramienia Sławomira Mencena i konfederacji poproszę o kolejny skan to jest e, e, skan z serwisu Rejestr IO ze strony dotyczącej firmy o pięknej nazwie Serce Oceanu. Przepiękna nazwa. I jak tutaj, tutaj widzimy, że beneficjentami rzeczywistymi tej spółki są Roman Łazarski i Juryj Chwainiczki. Kolejny Białorusin, jak widać, ta mała flaga przysłowie obywatelstwo to jest flaga białoruska. I nazwisko Jury i Chwajniczki to też jest nazwisko białoruskie. No, ale nie samą Białorusią prezes polskiego biznesu żyje. Poproszę o kolejny skan. Była też taka firma nazywająca się pięknie Approach przez 2R. Approach, drugie R przed 3. To taka. Nazwa bardzo fikuśna, bo to jest kombinacja słowa approach, czyli podejście, ze słowem roar, czyli ryk. Czyli tutaj jakby chodzi o takie ryczące podejście, lwie podejście, no bo roar to jest ryk, który jest. To słowo się często stosuje w angielszczyźnie do odgłosów wydawanych przez lwa. No, piękna nazwa. A do kogo ta firma należy? No wspólniczką jest pani Anna Rybaczenko. Ona też jest beneficjentką rzeczywistą siłą rzeczy jako jedyna wspólniczka, czyli ona jest właścicielką tej firmy. A pani Anna Rybaczenko, jak tutaj widzimy, ma też flagę. Przy słowie obywatelstwo i jest to flaga Rosji. Również przy słowie rezydencja jest flaga Rosji. Zatem pani Anna Rybaczenko jest Rosjanką mieszkającą w Rosji. A zarazem robiącą biznesy z Romanem Łazarskim, prezesem polskiego biznesu z ramienia Sławomira, Mencena i Konfederacji. Pan Łazarski w tej firmie skromnie jest tylko prokurentem, czyli oficjalnym przedstawicielem, czyli on tutaj jakby jest na usługach pani Anny Rybaczenko, czyli prezes polskiego biznesu, kongresu polskiego biznesu. Robi biznesy polegające na tym, że obsługuje jakąś Rosjankę. No dobrze, ale kim jest ta Rosjanka, prawda? Poproszę o kolejny skan. Zobaczmy sobie jeszcze dokładnie, jakby ktoś miał wątpliwości. Pani Anna Rybaczenka, Rybaczenko jest Rosjanką. To jest flaga Rosji. I e, tak się składa, że panią Annę Rybaczenko e, znajdujemy również e, w serwisie LinkedIn w medium społecznościowym dla profesjonalistów. Poproszę o kolejny skan. Tak wygląda pani Anna Rybaczenko, szefowa, szefowa szefa Kongresu Polskiego Biznesu z ramienia słowami Ramencena i Konfederacji. I, I co o sobie mówi w tym serwisie LinkedIn pani Anna Rybaczenko? Poproszę o następny skan. To jest skan z jej profilu, z jej strony w serwisie LinkedIn, gdzie czytamy m.in. na samej górze tego skanu, że w latach 2017-2018 pani Anna Rybaczenko wymyśliła, zaprojektowała, opracowała budynek marketu ekologicznego w barwisze. Pod Moskwą przy e, e, Szosie Rublowskiej. Rublewskoje Highway trzeba tłumaczyć jako Rublewskoje Szosie, czyli Szosa Rublowska. I e, no, zacząłem szukać tego marketu ekologicznego pod Moskwą. Poproszę o kolejny skan. I znalazłem go na rosyjskiej stronie poświe, poświęconej biznesowi ekologicznemu. Okazało się, że produkty ekologiczne. E, Sprzedaje supermarket Dream House położony właśnie we wsi Barwicha pod Moskwą, przy Szosie, przy szosie Rublowskiej, dokładnie przy Szosie rublowsko uspieńskiej I poproszę o następny skan. Tak się składa, proszę Państwa, że supermarket Dream House jak właśnie widzimy, do 2018 roku należał do dwóch biznesmenów, właściwie oligarchów, ormiańskiego pochodzenia: Rubena Wardaniana i Gagika Adibekiana, i oni się później podzielili, rozdzielili te biznesy. I kim jest pierwszy z tych panów, ten ważniejszy? Właściwie tutaj w artykule on jest wymieniany jako drugi, ale Ruben Wardanian powinien być na pierwszym miejscu, bo jest ważniejszy. Poproszę o fotografię, o następny skan. Tak, tak właśnie wygląda Ruben Wardanian. No i Ruben Wardanian jest nie tylko jednym z królów biznesu nieruchomościowego w Rosji, tak jest określany przez tamtejsze media. Jest też królem nieco innych biznesów. Poproszę na, o następny, ostatni, już dzisiaj skan. To jest e, skan ze strony internetowej e, Radia Wolna Europa i Radia Swoboda, które od lat starają się przemawiać, szczególnie Radio Swoboda, skierowane przede wszystkim do Rosjan, stara się e, nawracać Rosjan i, i poddanych Kremla na wartości demokratyczne. Bardzo zasłużone, Radio Wolna Europa, oczywiście znamy też Polacy. Ci, którzy pamiętają komunizm, wiedzą, że to było jedno z nielicznych, dostępnych, nieocenzurowanych źródeł informacji, docierało do Polski mimo zagłuszania. I na tej stronie czytamy, że Ruben Wardanian u którego najwyraźniej zarabiała Pani Anna Rybaczenko, szefowa szefa polskiego biznesu, czyli Romana Łazarskiego, szefa Kongresu Polskiego Biznesu z ramienia i z nadania Sławomira Męcena i Konfederacji. Zatem czytamy, że ona u niego zarabiała, u Pana Rubena Wardaniana, czyli on jakby byłby powiedzmy sobie na szczycie tej piramidy, którą próbuje tutaj jakoś oddać, prawda, na dole mamy Sławomira Mencena i Romana Łazarskiego, szefów kongresu polskiego biznesu. Nad panem Łazarskim jest pani Rybaczenko, a nad panią Rybaczenko byłby jej chlebodawca Ruben Wardanian. Bo wszystko wskazuje na to, że to u niego, u niego zarabiała. I ten pan Ruben Wardanian, jak tutaj czytamy w tym artykule, Ruben Wardanian. Poprzez sieć pseudo-firm, firm krzaków, które stworzył i, i spółek w rajach podatkowych, po 2006 roku zaczął pomagać w ogromnej operacji prania. Miliardów e, brudnych dolarów, no pierwotnie rubli, ale w przeliczeniu nawet na miliardy to były dolary, w praniu brudnych pieniędzy pochodzących, pochodzących z Rosji. E, I tu być może można szukać odpowiedzi na pytanie, skąd Konfederacja ma pieniądze na swoje wybryki. Chętnie bym o tym jeszcze opowiadał dalej. Informacji było bardzo dużo. Muszę kończyć, bo za chwilę prawoteka. Więc bardzo wam serdecznie dziękuję i proszę naszego dzielnego realizatora Macieja, żeby puścił nam polonez zdrady po raz ostatni. Do zobaczenia za tydzień. Reset Obywatelski